Że Magnus Carlsen jest mistrzem świata w szachach szybkich i błyskawicznych, to każdy wie i naprawdę ciężko z nim rywalizować, ale na czym tak dokładnie polegają te różnice? I ta partia z Grand Chesturu bardzo dobrze to pokazuje. Tak jak widzicie, to jest partia na 5 plus 2, więc takie trochę dłuższe tempo szachów błyskawicznych, bo tak standardowo na żywo no to jest grane 3 plus 2. I tutaj poszedł dosyć agresywny wariant. To gambit wołżański odwróconymi kolorami. Poznajecie na pewno tę strukturę które Jan Krzysztof Duda lubi powiedzieć sprawdzam czyli jeżeli przeciwnik gdzieś tam pionka oddaje no to Jan Krzysztof Duda lubi go sobie wziąć no i sprawdzić jak przeciwnik udowodni, że ma jakąś inicjatywę w zamian za poświęcony materiał. No i tutaj Carlsen podszedł do tematu w bardzo klasyczny sposób, ponieważ zagrał sobie po prostu D3 Duda oczywiście tutaj zajął centrum Właściwie w takich strukturach to jest dosyć ciężkie. Ja na przykład tych struktur nie cierpię. Jak tylko mogę, to po prostu te, to omijam. Dlaczego? Ponieważ czarny ma tutaj właściwie tylko dwa sensowne plany gry, a każdy z nich jest praktycznie niemożliwy do zrealizowania przy Jakiejś w miarę normalnej grze przeciwnika. Ponieważ jeden plan to przeprowadzić kiedyś E4 i uderzyć w centrum, może gdzieś to połączyć jeszcze z atakiem na skrzydle królewskim, i drugi plan jest to ustawienie takiego bunkra. Czyli a5, skoczek b4, b6, żeby po prostu całkowicie zamknąć to skrzydło hetmańskie. No bo jasne jest, że biały z tych linii a i b elegancko będzie chciał sobie skorzystać do atakowania. No ale jak łatwo się domyślić, no ciężko jest taką blokadę ustawić, chociażby przez to, że ciągle jest tu presja po długiej przekątnej. Więc właściwie w takich strukturach to czarny się broni przez 3 czwarte partii i albo przeżyje i gdzieś tam remisik uciuła, albo ten atak po prostu będzie nie do zatrzymania. No i zobaczcie co dalej. Hetman A4, więc jest już pośrednia presja na piona E5 ze względu na związanie, więc Duda się obronił. No i teraz nastąpiło odbicie na A3. No i kurczę, trochę ciężko zrobić roszadę. I tutaj pewnie sobie myślicie, no dobra, kurde Dawid, co ty gadasz, no, no przecież Hetman E7, biały ma piona mniej, więc nie może wymienić, no i później robimy elegancko roszadkę. No i okazuje się, że te struktury z Gambitu wołżańskiego, no cały czas tej nazwy używam, ale Gambit wołżański jest czarnymi i tutaj po prostu ta sama struktura, tylko odwróconymi kolorami. Okazuje się, że to jest bardzo nietypowy Gambit. Ponieważ faktycznie biały ma tutaj piona w plecy, ale końcówki są lepsze dla białego. To jest bardzo nietypowe. Zazwyczaj e, idealnym takim ukąszeniem e, gambitu, no to jest po prostu pomienianie wszystkiego, przejście do końcówki, wygranie końcówki z pionem więcej. Tak? To jest taki najbardziej klasyczny plan. A tutaj nie. Tutaj to biały wychodzi na tym lepiej. No i faktycznie do tej końcówki doszło, i zobaczcie, co z tego, że jest pion więcej? Nie ma takiej fizycznej możliwości, że ten pion gdzieś dojedzie. No bo tutaj cały czas będzie presja po linii B, cały czas będzie presja po linii A, i w ogóle ciężko robić jakiekolwiek ruchy. I to jest właśnie ten dryk Carlsena. Carlsen no ogólnie jest po prostu totalnym szefem, jeżeli chodzi o szachy. No on jest wybitny po prostu we wszystkim, ale jeszcze też ma taki spryt szachowy na bardzo wysokim poziomie, bo są zawodnicy typu na przykład Ding. Są, którzy są po prostu mocni. Dink jest po prostu mocny, ale yy, na przykład yy, widzieliśmy to w wielu turniejach, że on siada do gościa 2500 i dalej gra po prostu swoje debiuty. A Carlsen przeciwko takiemu ogóreczkowi 2500 czy 2600, no to a to jakiegoś pirca zagra. Teoretycznie na tym topowym poziomie, no nie jest to jakiś poważany debiut, ale on po prostu chce sprowadzić tego niżej notowanego zawodnika na jakąś niezdaną pozycję, gdzie sprowokuje go do popełnienia błędów. I właśnie Carlsen świetny jest w tym prowokowaniu, czyli on. Tu cię sprawdzi, tam cię sprawdzi, tu jakaś pułapeczka, tu jakiś problem, i ogólnie pozycja jest równa, ale ty ciągle musisz uważać, ciągle trzeba myśleć, ciągle trzeba się rozglądać. No i właśnie stąd pojawiają się te różnice na zegarze. I na ten moment nie jest to jeszcze jakiś problem, minuta różnicy, ale kiedy dojdzie do sytuacji, że przeciwnik ma 3 sekundy na zegarze, a Magnus cały czas ma 63, no to wtedy ta różnica już jest naprawdę bardzo istotna. I tutaj właściwie Duda powinien po prostu tak biednie się ustawić do defensywy, a zagrał wiesza AB8. No i teraz okazuje się, że w sumie można po prostu odbić pionka. No, można zbić, odbić na A7 i pozycja jest dobra, no bo tutaj jeszcze presja na piona B7 zostaje. to jest właśnie najbardziej okrutne w tych strukturach, bo. Często w gambicie, kiedy już połkniesz pionka, to gdzieś tam można go wypluć, tak? Oddać przeciwnikowi tego pionka z powrotem, ale zyskać na aktywności. A tutaj nie. Oddasz jednego pionka, to drugi pozostaje słaby i dalej musisz się tłumaczyć. W partii skoczek C2, no to tutaj Duda zagrał a żeby ten pion nie wisiał. No i teraz Carlsen zwiększa swoją presję, czyli nałożył tutaj presję na skrzydle hetmańskim, a to teraz jeszcze dorzuca presję w centrum i będzie się trzeba opiona D4 też martwić, no bo oczywiście po wybiciu gdzieś tam łatwo sobie wyobrazić skoczek B3, będą problemy ze skoczkiem D4, z pionkiem na D4, bicie skoczka będzie groziło, skoczkiem będzie groziło, też wjazd na C5 będzie kłopotliwy, no i tutaj same problemy. No więc duda się w aktywny sposób próbuje bronić. Wybicie, odbicie. Zauważcie, że cały czas pozycja w granicach równowagi. Ale co się dzieje na zegarze? Duda już poniżej minuty. Czyli widać, że mamy pozycję, która jest równa, ale ja to zawsze powtarzam. Równa, równej, nierówna. Bo tutaj pozycja w równowadze, ale to czarnemu ciężko jest znajdować ruchy. A biały ma oczywisty plan i może ten plan błyskawicznie rywalizować, więc realizować cholercia. No dobra, więc jaki jest tutaj dokładnie ten plan? Uprościć pozycję. i mniej figur na desce, tym ciężej będzie tych słabości bronić. Nawet król po prostu w pionkówce, czy te, no pionkówka to akurat nie, bo pion będzie uciekał z linii A, no, ale w wieżówce i tak dalej, no to ten król sobie podejdzie. Więc w partii skoczek F3 wymuszona została wymiana. No i tutaj Duda już miał świadomość, że zaraz. Wieża zamelduje się na B6, później druga na B3, później jeszcze skoczek wkroczy do akcji, i już wiadomo w jakim kierunku to idzie. Więc Polak stwierdził, że to jest ten moment, żeby ruszyć do akcji, żeby się zaktywizować, żeby spróbować chociaż uzyskać jakąś aktywność. No i w partii nastąpiło B5, wybicie, odbicie, no i strata pionka. Ale faktem jest, że rzeczywiście Duda na aktywności zyskał, i kolega Stockfish potwierdza, że realnie była to prawidłowa decyzja. No więc mamy bicie, odbicie, i teraz role się odwróciły. Tutaj na związaniu nic się nie zdobędzie, bo skoczek odejdzie na D4 i wieża obroniona, ale w partii wieża C2. No i teraz role się odwróciły, bo to czarny ma Piona w plecy, ale Czarny ma naprawdę potężną aktywność, i cały czas Stokwisz się tutaj z dudą zgadza. Zauważcie, że Janek, no poza jakimiś tam delikatnymi niedokładnościami, no to gra naprawdę wybitną partię. No, perfekto się tutaj broni. W odpowiednim momencie zwrócił materiał, poszedł na aktywność. Bardzo dobra decyzja. Nie ma co kisić tego materiału do końca. Aktywność to podstawa no i tutaj ta wieża na drugiej linii no to jest po prostu wyśmienita figura ale cały czas trzeba się tutaj bronić no jednak biały ma piona więcej no i teraz Duda szykuje posunięcie G5 to jest też bardzo dobry plan ponieważ im mniej pionów na desce tym większe tendencje remisowe warto wiedzieć, że wieża i skoczek na wieżę bez tam pionów i tak dalej, to jest remis, więc nawet teoretycznie, oczywiście, trzeba się precyzyjnie bronić, ale obiektywnie do ustania. Więc nawet może być taka sytuacja, że gdzieś tam opłaci się oddać gońca za dwa ostatnie piony białego, no i przejście do teoretycznie remisowej końcówki. No oczywiście wtedy jeszcze się trzeba wybronić, no ale wiadomo. No i tutaj Carlsen szukał ruchu skoczek D2. Żeby wprowadzić króla do akcji. Znowu, niby taki prymitywny plan, co nie? No bo wszyscy dobrze wiemy, że król w końcówce musi wkroczyć do akcji, że musi być aktywny, ale też często o tym zapominamy, karce nie zapomina. Ale Duda prawidłowo reaguje, ponieważ biały faktycznie króla zaktywizował, ale za to czarny skonsumował pionkę. No i ta wieża czarnego cały czas bardzo aktywna. W partii wieża uciekła i tutaj należało gońca na e4 przestawić, żeby zlikwidować skoczka, potem zlikwidować pionka. Duda zagrał goniec e6. No i właśnie to jest to, że minuta na zegarze Carlsena, 5 sekund na zegarze Dudy i cały czas to czarny musi tutaj grać bardzo precyzyjnie. No i to oczywiście są problemy, ponieważ tutaj nastąpiła podstawka, znaczy podstawka? Nie, no, wydaje mi się, że można tak to nazwać. Wydaje mi się, że Duda tego motywu nie widział, choć obiektywnie cały czas jest to w granicach równowagi. Dlaczego? Ponieważ białemu został ostatni pionek i teraz, jeżeli Duda zlikwiduje nawet kosztem tych dwóch pionków, tego piona z H4, no to partia kończy się remisem. A są na to szanse, no bo król białego odcięty. Gdyby król był tutaj, no to całkowicie inna dyskusja. No i w partii mamy rzeczywiście przygotowania pod likwidację, czyli oczywiście jakieś G5 albo H5-G5, żeby kiedyś dokonać tej wymiany. No ale patrzcie, jak gra Magnus. Magnus oczywiście miał świadomość, że gdzieś tam to G5 będzie wisiało w powietrzu, więc zablokował te piony czarnego. Na polu 6. I wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Że nie zajęło mu to więcej niż 10 sekund. On tak w sekundach jest w, jest w stanie wszystko, co najważniejsze wypatrzeć. No i teraz duda broni się dalej. Oczywiście. Jak tylko ten skoczek odejdzie, no to gdzieś król wcześniej będzie musiał odejść, a co za tym idzie, wtedy król czarnego będzie miał łatwość, żeby piona Hapiń zgarnąć. No tylko jest problem taki, że biały ma całkowicie inny plan, bo biały tymi figurami chce stać, no i chce kontratakować, i to właśnie robi. No i tutaj Duda przeszedł do defensywy piona G7. Magnus za ten czas. Się przestawia skoczkiem i królem. No i teraz nastąpiła podstawka ze strony dudy, no bo właśnie na sekundach no bardzo ciężko jest to wszystko precyzyjnie wyliczać. I mm, dlatego właśnie Carlsen jest taki zabójczy w szachach szybkich czy w szachach błyskawicznych. No on ma fenomenalną intuicję. Są zawodnicy. Często jest domena zawodników z Chin, z Indii. Oni mają taki styl mocno obliczeniowy, czyli oni po prostu siadają, wyliczają warianty jak komputer do końca i na tej podstawie podejmują decyzję. A Carlsen jest takim intuicyjnym zawodnikiem, on po prostu czuje gdzie te figury powinny stać, żeby przeciwnik miał jak najwięcej problemów. I właśnie tacy intuicyjni gracze fenomenalnie sobie radzą i mniej jest czasu na zegarze. Dlatego nie widzimy tak wielkich różnic co do jakości gry. Czy Carlsen gra klasyka, czy szachy szybkie, czy szachy błyskawiczne, a w sumie nawet bulety. W buletach też wykręca fenomenalne dokładności. Choć tutaj akurat Carlsen... Zagrał nieprecyzyjnie, ponieważ powinien najpierw przerzucić skoczka na H4 i dopiero zbić na G7, żeby na wieżę H1 mieć wieża G4. Natomiast Carlsen wyłapał sobie taką sztuczkę, że tutaj duda zbić nie może, no bo jest strata wieży. Natomiast Carlsen nie doliczył, że król czarnego może podejść. I ten właśnie motyw. Duda tutaj wykorzystał, chociaż tutaj zadziała się dosyć dziwna rzecz, dosyć, dosyć niezrozumiała dla mnie. No, coś tutaj Jankowi po prostu nie podpasowało, no bo miał 7 sekund na zegarze, więc wiadomo, że to nie była mocno przemyślana decyzja. Coś pod wpływem chwili mu tutaj musiało nie podpasować, no bo powinien zbić. No i tutaj jeszcze daleka droga do remisu. Ale obiektywnie y, pozycja jest w równowadze: wieża skoczek na króla yy, i wieża, no to remisik. Yy, a w partii Duda zagrał król F5. No i tutaj y, niestety nie ma jak zlikwidować tego pionka. No i partia koniec końców zakończyła się zwycięstwem Magnusa. Yy, więc zobaczcie, po pierwsze, Carlsen wybiera bardzo wredne otwarcia. On ma, wydaje mi się, po prostu świetne analizy wszystkich zawodników z czołówki, i naprawdę dobiera te otwarcia pod kątem danego delikwenta, tak żeby jak najbardziej grać przeciwko stylowi danego zawodnika. No i mam mocne podejrzenie, że właśnie tego typu analizy sekundanci albo Carlsen sam przeprowadzają. Że właśnie Carlsen sobie stwierdza, a ten Duda to lubi sobie pionka wziąć, Dobra, to zagram mu ten gambicik, on na pewno pionka weźmie, no i później będę go dociskał, no i zobaczymy, czy wybroni się, czy będzie się bronił perfekcyjnie przez 60 posunięć. No i Duda przez 59 się bronił świetnie, no ale w szachach wystarczy ten jeden błąd, no i się po prostu sypisz. Więc póki co, Jan Krzysztof Duda, jeżeli chodzi o szachy błyskawiczne, no, to wydaje mi się, że ustępuje właśnie Magnusowi na kamurze, szczególnie w internecie. A z całą resztą ścisłej czołówki światowej to radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, ale z Karlsenem i Nakamurą, no mam wrażenie, że tych zawodników Duda coś rozgryźć nie może.